Każdy widział. Powtórnie witam wszystkich kamratów, Polki, Polaków. Jestem dumna, że mogę tutaj z wami być i przedstawić wam nowy projekt. A inspiracją był jak zwykle Wojciech Olszański razem z Marcinem. Dlaczego? Kiedyś powiedział w swoim przemówieniu, że kobiety, wszystko w waszych rękach. Ostatnia nadzieja w kobietach. No i ja sobie tak wzięłam to do serca i rozmawiałam z innymi kobietami, one też chciałyby coś zrobić dla Polski i dla dzieci przede wszystkim. Powstaje nowa federacja. Federacja dlaczego? Dlatego, że to jest odmiana żeńska, a będzie nas dużo. Kobiety w jedności dla przyszłości. Brawa! I teraz, póki jeszcze jest na tyle jasno, żebym mogła odczytać, muszę przeczytać apel tych kobiet, które już są. Mam nadzieję, że przyłączą się wszystkie kobiety w Europie, w Polsce, w Europie i na świecie. Ponieważ to jest apel do kobiet. Apel kobiet, przepraszam. Do mężczyzn, do przywódców narodów. Pozwolę sobie teraz włożyć okulary i przeczytam. Nie widzę nic. Apel kobiet do świata i narodów w sprawie bezpieczeństwa. Dziś w obliczu licznych wyzwań, które stoją przed naszym światem, zwracam się do was z głębokim poczuciem pilności. Do mężczyzn, do kobiet i do przywódców narodów, by złączyły się wspólnej misji w walce z zepsuciem i zagrożeniem, które dotyka nasze dzieci, bo o dzieci tutaj chodzi. Musimy zjednoczyć nasze siły i działać na rzecz ochrony naszych rodzin oraz przyszłych pokoleń. Pokażmy światu, że jesteśmy gotowe walczyć, że nie spoczniemy, dopóki nasze dzieci nie będą miały zapewnionej przyszłości, na jaką zasługują. Zepsucie, które przenika do naszego życia, przybiera różne formy. Od przemocy do dezinformacji i nienawiści. Przez brak poszanowania do godności ludzkiej. Bezpieczeństwo kobiet i dzieci jest fundamentalnym prawem człowieka, które powinno być szanowane i chronione w każdym zakątku globu. Mój apel jest wezwaniem do działania, ale także przypomnieniem, że zmiana zaczyna się w nas samych. Musimy wziąć sprawę, my kobiety, w swoje ręce i stać się głosem tych, którzy nie mają odwagi. Nie mają odwagi, aby mówić. Wzywam do wspólnej walki przeciwko zjawiskom, które zagrażają nie tylko naszym wartościom, ale także duchowemu i moralnemu zdrowiu naszych społeczności. A zjawiska te to satanizm, dewiacja oraz pedofilia. No, mogę jeszcze wymienić LGBT. To nie tylko problem jednostki, ale zjawisko, które ma wpływ na całe społeczeństwo. A my, jako kobiety, mamy niezwykle ważną rolę do odegrania w tej walce. Te zjawiska w różnych formach próbują podważać fundamenty, na których opierają się nasze rodziny, tradycje i przekonania. Wzywam was do podjęcia działań, które mogą pomóc w przeciwdziałaniu temu zjawisku. Drogie kobiety, rodzice i opiekunowie,
Moje serce jest pełne troski i determinacji w obliczu jednego z najpoważniejszych zagrożeń, przed jakimi stoją nasze dzieci. Każde nasze dziecko ma prawo do bezpieczeństwa, miłości i dzieciństwa, wolnego od przemocy, wykorzystywania i strachu. Musimy się zjednoczyć, musimy działać teraz, aby chronić naszych najmłodszych. W dobie cyfrowej musimy zadbać o to, aby dzieci były chronione również w sieci. Wprowadzenie filtrów, edukacja na temat zagrożeń internetowych oraz monitoring treści są niezbędne, aby zapobiegać kontaktom z dewiantami. Zjednoczmy nasze siły w walce o bezpieczeństwo naszych dzieci. Żaden głos nie jest zbyt cichy, aby wprowadzić zmiany, a każda akcja ma znaczenie. Razem możemy stworzyć świat, w którym każde dziecko będzie czuć się bezpieczne, chronione i kochane. Informuję Was w takim razie, że kobiety postanowiły się zjednoczyć i stworzyć organizację, która nazywa się pięknie Federacją Kobiety w Jedności dla Przyszłości. Moje drogie Polki, dlaczego ja to czytam teraz w tej chwili tutaj na wiecu na Grunwaldzie? Dlatego, że ta organizacja wywodzić się będzie z Polek Kamratek, bo my, kamratki, mamy na tyle siły, doświadczenia i mamy w sobie